Ja i moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska TV. Teraz twoja kolej. Moja miesiączka. Czerwiec 2013. Profesjonalne studio do nagrania tego programu wynająłem tylko na chwilę, więc szybciutko zaczynamy kartofliskowe podsumowanie czerwcowych wojaży. Zaczynamy od dwóch rekordów. Pierwszy pobili zawodnicy Hutnika Warszawa, którzy w tym sezonie występowali w klasie B, czyli w 8 lidze. O kurwa! W ciągu całego sezonu zawodnicy Hutnika Warszawa zdobyli 188 bramek. O, będzie bramka! Rekordem jest natomiast liczba bramek straconych. W ciągu całego roku zawodnicy Hutnika nie stracili ani jednego gola. Jest to zdecydowanie ewenement na skalę światową. Pewnie. Udało mi się nagrać najgroźniejszą sytuację, jaką mieli przeciwnicy Hutnika w tym roku. Oto szansa zawodników Kamionka Warszawa. Ale ładna akcja, ładna akcja. No jak widać, Hutnik wcale nie miał tak łatwo. Kolejny rekord pobili kibice Gromu Prace Małe. To kolejna drużyna, która występowała w klasie B, czyli w 8 lidze. Podczas jednego ze spotkań Gromu udało mi się nagrać cieszynkę zawodników po jednej z bramek. Fani zespołu z Prac Małych obejrzeli ten filmik już ponad 1 000 000 razy. Jest to zdecydowanie kartofliskowy rekord wszechczasów. No i kto by się spodziewał, że Grom Prace Małe ma tylu kibiców w całej Europie. Szlagier w Pracach Małych to nie jedyne spotkanie piłki wodnej, na którym miałem okazję być w czerwcu. Wybrałem się także na mecz Ekstraklasy. Tam również działo się niemało. No dobra, powracamy na tradycyjne boiska. Tam również było kilka ciekawych trafień. Profesor Miodek nazwał je pewnie, że to są trafienia typu Stadiony Świata, a dla mnie są to trafienia typu o kurwa, ale zajebał. Kurwa, wszystko przyjechało i nawet piłki nie chcą. A gdzie on leży? Boisko nie leży! Wow! Ach, oczywiście. O kurwa! Idealny stadion do opalania się topu. Brama, kurwa, kurwa. To to jest brama. No. Za duża odległość. Gol. Jako, że mój ulubiony zespół Marymont Warszawa w tym sezonie nie miał drużyny seniorskiej, udałem się na jedno spotkanie zespołu Old Boyów. Derby Warszawy w lidze Old Boyów. Marymont kontra Polonia. W barwach Marymontu wystąpił m.in. Marcin Żewłakow, który jeszcze nie tak dawno występował przecież na boiskach Ekstraklasy. Przewrota. Ajer. Kurwa, spierdolił, mógł z przewrotem. No. Pan Marcin był autorem kapitalnej asysty. Zobaczcie tylko to podanie. Wystarczyło dostawić nóżkę. Pierdol, pierdol. O kurwa! Pora na odrobinę klimatów więziennych. Oto pudło zawodnika rezerw Wilgi Garwoli. A teraz przed nami wątek wędkarski. Proponuję zobaczyć szczupaka w wykonaniu zawodnika Jupitera Koszewnica. Chciałeś tą dobitkę? A teraz coś dla fanów nowych technologii. Zawodnik zespołu LZS Polaki w czasie spotkania schodzi z boiska i odbiera telefon. Podsumujmy jeszcze to, co działo się na trybunach i zobaczmy na przykład ten filmik. Oto w jaki sposób kibice z Radzymina wspierali, dodawali otuchy faulowanemu zawodnikowi gości. Zdychaj! 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 Ty
A na koniec mamy jeszcze wątek moralizatorski. Kartofliska TV to przecież telewizja bardzo misyjna. W trakcie meczu w podsiedleckim Gołąbku można było dowiedzieć się tego, w jaki sposób ludzki organizm reaguje na przyjęcie mocnych narkotyków. Ja raz spróbowałem, 2 tygodnie mi jajca bolały, powiedziałem więcej pierdolę. Dali mi podwójną dawkę. Śmieją się ze mnie, co kurwa jest, mówię, idę do lekarza. Nie idź, mówi, co ci przejdzie. Mówię, to ja was pierdolę, więcej tego nie daję. Wolę się napić, bo wiem, co mi... Nie ma więc co wierzyć w to nowoczesne powiedzenie, że bez narkotyków nie ma wyników. Lepiej skoncentrować się na staropolskim. Nie ma futbolu bez alkoholu. Smacznego i do widzenia.